Dzień dobry, nazywam się Agata Smelkowska i uczęszczam do klasy drugiej gimnazjum w szkole numer 4 w Krasnym Stawie. Chciałabym zachęcić Was do przeczytania książki Zwiadowcy Ruiny Gorlanu autorstwa Johna Flanagana. W ostatnim czasie coraz częściej sięgam po książki w klimatyce fantasy. Choć bardzo wielu pisarzy próbuje swoich własnych sił w tym gatunku, to ciągle jest to jedna z moich ulubionych książek. Historię Willa John Flanagan zaczął pisać dla swojego syna, jako bajkę na dobranoc. Jednak szybko zrozumiał, jak duży jest potencjał tej opowieści. Obecnie cykl Zwiadowcy liczy aż 14 tomów. Akcja książki rozpoczyna się w Królestwie Araluen, które z klimatu przypomina opowieści o rycerzach okrągłego stołu. Opowieść zaczyna się podczas Dnia Wyboru. Jest to bardzo ważny dzień dla podopiecznych zamkowego sierocińca, którzy ukończyli 15 lat. Wtedy właśnie decyduje się o ich dalsze losy. Mogą starać się o przyjęcie na naukę rzemiosła do wybranego mistrza, ale muszą wziąć pod uwagę swoje predyspozycje i umiejętności. Główny bohater, Will, jak zresztą każdy chłopiec, marzy, aby zostać rycerzem. Jednak kiedy przychodzi czas wyboru, zostaje odrzucony przez wszystkich mistrzów i grozi mu przydzielenie do pracy na roli. W ostatniej chwili Will otrzymuje ofertę od tajemniczego Halta, który proponuje mu przystanie do zwiadowców. To tajemnicza grupa ludzi, o których krążą legendy, nieprawdziwe zresztą, że parają się czarną magią. Will po niedługim czasie odkrywa, że bycie uczniem mrocznego przełożonego nie jest takie złe, a jego samego zaczyna łączyć z mistrzem prawdziwa przyjaźń. Każdy dzień przynosi kolejne wyzwania, którym bohater musi podołać. Jednak dzięki ciężkiej pracy i wsparciu Halta, chłopiec w krótkim czasie staje się mistrzem strzelania z łuku. Lektura książki jest wspaniałą przygodą, której towarzyszymy młodemu uczniowi zwiadowcy. Książka uczy nas zapału do pracy, a także pokazuje, że nie trzeba poddawać się w trudnych sytuacjach, tylko walczyć do ostatku sił. Pomimo tego, że historia jest prosta i dla bardziej doświadczonych czytelników, akcja może być zbyt łatwa do przewidzenia, to opowiedziana jest po mistrzowsku. Jest to opowieść o przyjaźni i o pokonywaniu własnych słabości. Idealnie sprawdza się jako lektura na długie, zimowe wieczory. Jednak ostrzegam, z każdym rozdziałem coraz trudniej jest się oderwać od książki. Więc jeżeli pojutrze czeka Cię kartkówka z chemii, a w piątek klasówka z matematyki, proponuję odłożyć lekturę książki na weekend.